Dzień dobry i witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, zanim zacznę swój challenge do 2700, przypomnę tylko i zakomunikuję, że powoli rusza mój sklep szachowy z kursami na szachuś.pl. Kursy zapraszam do zakładki, już się pojawiły dwa ogólnodostępne kursy debiutowe, obrona królewsko-indyjska oraz gambit hetmański. Niedługo pojawi się oczywiście szachowy ekspert i szachowe fundamenty i kolejne są już w planach. Już w te wakacje powstanie wariant Najdorfa w obronie sycylijskiej. Tyle w komunikacie, zapraszam do partii, walczymy o 2700. No i lecimy. Tutaj mam przeciwnika 2648 i trzeba grać szybko, zdecydowanie wykonywać te posunięcie, włączyć troszkę więcej luzu, nie wiem dlaczego, ale zawsze ten wariant Averbacha mi jakoś tak... bardzo leży i lubię go grać. W sumie jakoś tak bardziej go chyba czuję, lub te schematy są bardziej wyuczone. Tutaj F3 oczywiście. H6 zbić nie wolno. Nie wolno zbić na H6, bo jest skoczek E4 i tutaj jest strzałka. Chociaż tam różnie też bywa z tymi ostrymi wariantami. Tu gram wieża A3, żeby nie było ruchu B5. Żeby wieża była broniona przez pionka. Czyli to jest taki ruch, jeden z moich ulubionych w tych schematach, taki nieoczywisty do końca. Tu zagram G4, sprowokuję przeciwnika oczywiście, prawdopodobnie do tego wybicia, chociaż nie. Tu skoczek chce wejść, tu chce wybić, gramy tak, jeżeli tu to mam taki ruch. I tu będzie ok, skoczek tutaj coś wchodzi, chyba tak trzeba zagrać od razu. F5 już nie zadziała nigdy i takie posunięcie, może nawet takie bicie wchodzi. Czasami są jakieś takie kwiatki, nawet skoczek, ale bardziej mi zależy chyba na spokojniejszym zagraniu właśnie takim jak skoczek F2, żeby wzmocnić te pionki i zrobienie roszady i po prostu granie dalej w szachy. Przeciwnik ma, można powiedzieć, aha, tu chcesz wejść. To jest sprytne zagranie. Myślę, że coś w tym stylu. Spróbujmy. Jeżeli to się uda, wymienić hetmany, skoczek tutaj zbije, będzie bronił na C4. A chyba skoczek tu nie może, bo po prostu jest strzałka i wybicie i mogę zagrać sobie tak, koniec tu, trzeba uważać. Znaczy zawsze mogę B3 też wrzucić. Skoczek B1, taki nieoczywisty ruch prawdopodobnie. Zapewne taki ruch jest analizowany przez przeciwnika. Zrobi widełki, bicie. Tutaj. O, nawet tym. To chyba dla mnie lepiej. I B3. Nie, zaraz, jakie B3? Przecież tutaj planowałem obronić te pola. Ok, tu jest atak. Dobra, tu trzeba zrobić szybką roszadę, żeby wieża miała wejście. Jeżeli taki ruch, to tak, tak. I wieża ze zdobyciem materiału. Z tego, co dobrze tutaj się orientuje w tej pozycji. No właśnie, to przeciwnik musi próbować mnie tutaj załatwić. Ciężko mi ocenić tę pozycję, kto ma lepiej. Naprawdę bardzo ciężko. Możliwe, że jest koło równości. Silnik na pewno by to trochę zweryfikował bardziej, czy na pewno lepiej. Okej, może wieża B1 z planem B4? A kto mi to zabroni zagrać? Ok. Lecimy twardo. Nastąpił szach. To są jakieś pułapki, czy mi się wydaje? Może tak? Nie, tutaj to nie. Nie chciałbym się tu wpakować w jakąś właśnie pułapkę. A nie, no właśnie, już bym stracił skoczka. Co ty tutaj kombinujesz? Niech będzie tak. Właśnie, trochę nie mam pomysłu na dalszą grę. Przyznaję się bez bicia.
Kompletnie nie mam pomysłu. Nie, zagram tak, w ogóle nie wiem, tutaj chcę zagrać, dlatego też wieża obroni skoczka, tak mi jakoś gość zaskoczył. Tylko już muszę chyba to wybić. I z powrotem tam zaatakujemy. Dobra, tu się robi trochę czasówka. Oj. Mam taką obronę. Szczęście. To chwilowa obrona. Aj. Trochę nie widać, jak tu się bronić dalej. Tu oddaję, wiem. Czasówka po prostu. Zbyt łatwo mu jakoś, kurczę, oddałem tę partię. Zawsze te odcinki zaczynam od porażki, ale może z jednej strony to i dobrze. Mi się podoba, mam pionka, zaraz zagram tu i będę go mocno bronił. Tu? Chyba tak. Bo tak, tak, tu. Twardo bronimy piona. Jak tak, to tak, jak tu, to tu. W ogóle tak i tak może. Też jest opcja. Jakieś F5 wydaje się też ciekawe dla niego. Trzeba było chyba szybko tu zagrać. No właśnie, jakbym nie słyszał. Muszę chyba tak, no tu pionek będzie słaby. Niestety. Jakoś tam będę go próbować bronić. Aha, bo goniec też może tu zaatakować. Jasne. Tak, jeżeli tu, to skoczek tu. No dobra, roszada, jak bijesz tu, tu tracę pionka, znaczy się on odzyskuje, ale tak jakbym tutaj schował króla i troszeczkę zaczął bardziej oddychać, mam nadzieję. Dobra, łyk kawki i jedziemy. Tutaj zaatakujmy, bo goniec będzie pod atakiem. No w innym przypadku to jakiś taki ruch pewnie trzeba zagrać. Tu po prostu nie mogę. Kto mi zabroni? To mi zabroni tak grać. Jak wieża tu, to skoczek tu. On się tak długo, długo czai. Chcesz tu mi mocno uderzyć, co? Bardzo skomplikowana. Tu atakuje, jak tutaj to się otwiera linia. Odbijam, tam jeszcze jest odbicie. Tu grozi wzięcie hetmana. Poczekajcie, bicie. Bicie tu, skoczek, widełki. No okej, widełki, ale tam będzie mocny atak. No, nie boimy się tego. Niech on się zastanawia. Figury wchodzą jak w masełko. No tak, tutaj trzeba odbić. Tak.
No tutaj on zbije. Ja będę mógł zbić tam. A, tak zbiłeś, okej. Okay. No to nawet lepiej dla mnie, bo cały czas naciskamy tutaj na punkt F2. Mogę sobie wprowadzić kolejną wieżę. Tutaj jesteśmy w domu. Mogę sobie nawet spróbować tak wybić na spokojnie. I uprościć grę. Wybiję. Tak zagrałeś. A zbijemy tu. Możesz zbić wieżę. Bez jakości tutaj powinienem sobie poradzić już z tą falangą pionków. I tak obronimy ładnie, żeby tu nie było. Jakiś taki ruch zagramy. A myślę, że tak. Będę go tam starał się przepychać mocniej. A jak nie, to tutaj. Mamy to. Chess shop. Mistrz krajowy. Tutaj widzę, że partia za chwilę będzie przerwana. Poczekamy 10 sekund, jeszcze chwilkę. No właśnie, tutaj Czeskom chyba nie rozwiązał dobrze tej sytuacji. No przeciwnik tu ma problem, partia, no to sam muszę przerwać, żebym potem nie dostał jakichś... jakichś nieprzyjemności z tego tytułu. Dobra, lecimy dalej. Szukamy przeciwnika. No i mamy. Arcymistrz. Fajnie. Fajnie, że gramy z GM-em. Czuję, że tu arcymistrz jest w temacie. Nie do końca, jak widać. Koniec B5. Skoczek B5. No jak wróci, to straci tempo. A tak i grają też. Wychodzi skoczek. Mnóstwo ludzi, słuchajcie, to ma problem z tym. To mogę sobie to zostawić, mogę chyba zrobić długą. Zbić nie może, no tutaj wiadomo, bicie, co jakiś hetman D3, znowu tam wejście. Takie rzeczy już graliśmy. Teraz tu wybiję. Ha, mogłem jeszcze poczekać z tym biciem. No dobra, niech będzie taki ruch, tu spróbujemy podważyć. Zawsze też może goniec wyjść. Dokładnie, tutaj szachami kombinujesz, co? Dobra, niech będzie. No tak, to widziałem. Tutaj muszę się obronić. No i chyba mam widełki, chyba że on tak może, ale nie, no przecież hetman broni. Czyżbym załatwił arcymistrza? Znaczy on może jeszcze zbić tu, ja muszę odejść wtedy. Nie muszę. Tutaj przecież mam strzałkę.
Bo hetman broni fajnie gońca. A tu się okazało, że wieża broni wieży. Skoczek broni hetmana, bo jeszcze coś z takiego zauważyłem, że jak tutaj ja wybiję, on będzie chciał grać tam, no to przecież ja mogę sobie odejść, bo skoczek broni hetmana. Tu się wszystko zgadza. Sam fakt chyba, raczej na pewno to, że arcymistrz tutaj myśli długo, jest dla nas korzystne. No, zobaczcie. Czyżbyśmy mieli arcymistrza na rozkładzie? 13 posunięć z arcymistrzem, czarnym kolorem. Że to się nie dzieje zwykle. No. I co teraz? Zbił. Okej, okay, mogę zbić tu i chyba to muszę zrobić. Tak jeszcze się waham. Dobra, zbijam. Skoczek. No tu się... Bronie. Mata nie ma. Okej, okay, no mogę dać szach, ale to chyba za wiele nie daje. Wolę chyba coś w tym stylu zagrać. A tu nie mogę? Jak tu, to tu. No proszęż. Moi drodzy, 17 posunięć. 17 posunięć z arcymistrzem. Coś pięknego! Odrzucił. Bał się. 17 posunięć z arcymistrzem. Już można powiedzieć, że po 13 ruchach tak wyśrubowanie wygrana była. Bo figurę łapałem przez błąd przeciwnika. No, błędy. Są, no, szachy to gra błędów. Zobaczcie, jak to wyszło w ogóle szybko, nie? Takie partie cieszą. $2,642. No dobra, tak mocno nie patrzmy ranking, bo jak się zafiksuje na ranking, to się nie skupię tutaj na partiach za bardzo. Ale cieszy taka wygrana z arcymistrzem. Już można powiedzieć, że odcinek jest udany. Bardzo udany. Wyszukuję. Tak jak widzicie, już troszkę na tym poziomie. Troszkę trzeba poczekać nawet na 3-minutową partyjkę. Jeszcze sekundeczka. Mam nadzieję, że ktoś się pojawi. Tym bardziej, że mam też ustawioną taką formułę, że gram z zawodnikami lepszymi rankingowo od siebie lub o 25 oczek rankingowych mniej, więc na pewno tutaj wyszukuję zawodnika lepszego ode mnie, więc z takim już arcymistrzem nie zagram z wyszukiwarki od razu, chyba że będzie chciał rewanż. No ale dobra, jest, moi drodzy, cieszę się z tej partii naprawdę. To są te takie małe sukcesiki osobiste, które warto na pewno celebrować i się z nich zwyczajnie cieszyć, tak uważam. No cóż, czekam cały czas, czekam na przeciwnika. Rewanżu nie chcę, jeszcze raz mu wyślę, ale odrzucił. Mamy mistrza FIDE. Okej. Tutaj tak po prostu.
No dobra, niech będzie tak, bronię. Taki ruch jest ciekawy. E6 był ruchem ciekawym, nie zagrał. Tak, na spokojnie. B6, taki ruch chciałbym zagrać. I zagram. Okej. Tak. Możliwe, że zrobię długą roszadę. Ale jeszcze wcześniej chyba coś takiego. I jak on F5, to na pewno strzałka. I długa. Jak bicie, bicie, zawsze hetman może wrócić. A bicie tam nie jest chyba najlepsze. Trzeba zagrać tak, bo jak bicie tu, to tam już mi nie wejdzie hetman w razie czego. No, grasz szachuś, te szachy takie kombinowane. Myślę nad tym biciem, tak? I tu, jak on to obroni? Bo goniec nie ucieknie tam. A już wiem, jak obroni, dobra. Aha, tutaj, dobra. Spróbuję coś w tym stylu, żeby zagrać na przykład G5. Chciałeś po prostu to wybić. Pioneczkiem. Okej. Tutaj nigdzie nie wejdziesz. Gramy G5. I na wolną linię. Taki ruch, to tutaj i tam. No dobra, wybicie, wybicie. Strzelimy tu pionka. Mam zawsze tutaj takie odejście. Pionek wzięty. Tutaj jakieś masz, ale zawsze on tam. Okej. Niech będzie najpierw tak, żeby tutaj wziąć. Możliwe, że on tam zagra. Bo pionek może już zasuwać. Tutaj będziesz chciał wejść. Tak, ale będziemy tam bicie. Dobra, idę A5. Zasuwam pionem. Jest prosty plan. Tutaj? Okej. Okay. No to mam strzałkę. No to on się tutaj pomylił bardzo. Idziemy. Tutaj coś kombinujesz. Idziemy. Jak chcesz to obronić? Tu chcesz zaatakować. Idziemy. No, on będzie chciał tutaj plasnąć. Zdecydowanie tutaj. Dobra, ale tam wyszachuje na pewno. Wyszachuje na pewno króla. Tutaj na przykład tak. Tu mogę z gońcem nawet zbić sobie. A, przecież król już to nawet nie ma ucieczki. Dobra, jest wygrana. Spoko wyszło. 2700! Mamy gościa 2700. Pierwszy raz w odcinku w tej serii. Okej. No dobra. Zbiłeś. E5. Zagrałeś. E5. Dobra, tak. Bitka, bitka. Zagrajmy tak od razu, żeby się hetman połączył z... Tutaj. Takie chocki, klocki, kumam. Niech będzie tak z obroną. Aha, tu masz wejście, nie, skoczek broni, jakiś goniec, powrót tu. Oj, żebym ja się teraz w kłopoty nie wpędził. Kurczę, ale on jest spryciarz.
Niech będzie tak. Takiego ruchu się nie spodziewałem. Dobra, walnę tego skoczka, żeby zepsuć chociaż strukturę i szybko spróbuję zrobić roszadę. No cóż mogę tu innego? No dałeś szacha, jasne. No muszę to wybić, tam nic nie grozi, szybka roszada. To jest podstawa, żeby tu chyba... Tak, chcę wziąć pionka. No goniec H3, no G3, tu F3. No wiem, muszę tak. F3 to ty tak zagrasz, nie? A nawet inaczej. Tego się nie spodziewałem, przyznam szczerze. W sumie ciekawie zagrałeś. Dobra, Krzysztof, myśl, bo widzę, że przeciwnik cię tutaj mocno ciśnie. Nie podoba mi się to. Dobra, uproszczę to, zagram tu, prawdopodobnie zbiję. Też może być jakiś plus, mam słabe białe pola. Ale pionka tutaj zachował cały czas, hetman C4, a wtedy A6 jakieś tam. A tutaj, spryciula, gramy tak. Taki ruch będzie niebezpieczny. Zbiłeś, ciekawe. Okej. Niech będzie tak. Co tutaj? Tu. No pionek jest bardzo niebezpieczny. Bardzo niebezpieczny. Będzie tak. Tu zagrasz zapewne, drogi przyjacielu. Tak coś czuję. Ale tak mogę wtedy. Aha, masz szacha. Wtedy tu. Wieża odejdzie. Na dwoje babka wróżyła. No tak, tutaj muszę. Dokładnie. Tak. Dobra, ile lecimy? No co tutaj mam się bać? Tu poważnie tu? Aha, bo tu masz bicie, kurka wodna. Dobry jesteś. Dobry jesteś, tego nie widziałem. Ładnie. Tu. Dobra, gramy tak. No dwie wieże za hetmana. To raczej jest przegrana białych, no ale to chyba tak muszę. Widzę, wyjścia innego nie ma. Dokładnie, będziemy tutaj matował. Obrona. Niestety pionek. A, to jest wtopa. Ładnie mnie tutaj załatwił. Trochę poczułem jego moc w tej partii, zdecydowanie. Tu jest łatwo mu grać raczej. Tak. Tu bicie. Nic dobrego mi się tutaj nie przydarzy raczej. Będę powiązany jak baleronik. No pionek zrobił robotę u niego. Ale fajnie zagrać z 2700, jakieś chociaż przetarcie. A, po prostu jest bicie, no przecież. Dobra, trzeba uczciwie się poddać. Tutaj nie ma co kombinować. Spróbuję rewanż. Jest rewanż, na szczęście. Dobra, budujemy centrum. Bicie, szybkie wyprowadzenie figur. Dobra. C5 tu. Tak, przytrzymamy pionka. Jasne, to teraz tutaj uciekamy. Jakiś koniec A6 może będzie. Też ciekawa opcja. Goniec tutaj H6. No H6 w sumie jest dobrym chyba ruchem. Tak, co on chce tędy gońca wyprowadzić? Trochę nie kumam.
jego założeń. A nie muszę wszystkiego rozumieć. Ok, sprowokujemy go do G4. Chcę tak zagrać. Może tu nawet. No dobrze, zagrasz tu, to zagram tu, więc musisz uciekać tym gońcem. Niech będzie tak. Zeszłam opcję przełomu przez F5. Ustawię sobie gońca. Tutaj będę celował. Pewnie E3 jakieś się szykuje. Tak, i przez F5. No, F5 od razu. Pociśnijmy. O, odważnie. Dobra, otwieram pozycję. Bijemy. I chyba tak. Kontrola punktu E4. Z tamtej strony chyba nie jest w stanie mi nic zaszkodzić, mam nadzieję. A teraz to tak w ogóle jeszcze. Jest jeszcze lepiej. Tutaj, bo H5 nie działa u niego. Tak, tak będziesz chciał grać, jasne. No dobra, tak. Tutaj wejście jakieś. Myśl, Krzysztof. Dobra, tak, tak. Trochę dziwnie. Tu zdwoiłem te wieże, żeby co zrobić. Tak naprawdę. Tego pionka atakować. Król G2 dziwnie gra. Tak, teraz będę mógł zdwoić. Trochę to wszystko kosztowało czasu. Tu po prostu zagrasz. Kurczę, taktyka na każdym poziomie. Dobra, tak bronimy. A no to teraz tu. To ja czegoś nie widziałem, czy on czegoś nie widział? Po prostu tak. Obronię tu. Chcę zagrać chyba tu, ale tu jest strzał. No. Zlamiłem. Tutaj jest ruch. Tak, ale on taki ruch jeszcze. Tu powrót, tu. Z powrotem. Wieżówkę chcesz grać, co? Co to za wieżówka? Wieżówka nie jest zła. Szczerze, co to za końcówka? Mało czasu właśnie mi się zrobiło. Ten pionek niby uciekający, ten też. Tutaj. Tu. Dobra, już tak nie poszło. Podstawił. No podstawił. No cóż. I mi się miskliki zdarzają. Mamy to, moi drodzy. Trochę szczęścia, ale punkty są. Nie chcę grać już.
Szukam sobie kolejnego gracza. Słuchajcie, 2653. Robi się poważnie. Robi się poważnie. Dwa konie wychodzą i walczymy. No wiem, wiem, tu może zbić, zepsuć mi bardzo strukturę. Prowadzam te figury, się nawet nie będę czaił. I zrobię roszadę szybko, nie będę się też tutaj czaił. Jak zbijesz, to zbiję. Tyle przez F6, coś tam. Ważne, że już jest zruszowany król. Tak, no zbijesz pewnie, to tam stracę pionka. F3 pewnie, co? Dokładnie. Kusi mnie taki ruch. Tak, jeżeli tu, to może strzałka, strzałka i tu. Tam coś się będzie działo? Nie będzie się nic działo. Ale mogę zagrać tak, bo jak tu, to tu. Masz ruch. Dobra, wracam w ogóle bez sensu. No taki ruch grozi teraz. Albo tutaj w ogóle fajnie grozi. Chyba złapał się. Złapał się na małą taktykę. Jeśli tak, to odejście, więc spoko, pionek odzyskany. A to dobrze, bo tutaj w centrum jest gorąco. Coś tam w debiucie jak zwykle potrafię knocić, ale jak to zwykle bywa szachuś, wyjście z wora albo wyjście z worowatej pozycji się udaje. Tutaj zastanawiam się nawet nad tym, ale to już szalone ruchy oczywiście. Nie no, muszę tak zagrać. Nie ma tutaj co wymyślać. Tutaj grozi fajne wzięcie teraz. Skoczek tu, to strzałka po prostu. Nie no, tak. Idzie tu. Okej. Jestem trochę wolny. Tak, niech będzie, bo zrobię sobie lufcik po prostu. Też trzeźwo gość podchodzi do pozycji. No, kompletnie nie wiem, co teraz zagrać, słuchajcie, naprawdę. Nie mam zielonego pomysłu, jak to by nie brzmiało. Niech będzie taki ruch, prowokacja do wymiany. Powiązane to nie jest przyjemne. Szukamy opcji. A jednak zbił. I tutaj zbił. No dobra, czyli pójdziemy na różnobarwne gońce. No to jest jakiś plus do szybszej gry. Kto ma lepiej? Ten pionek. Tu goniec sobie wejdzie. Na D3. Taki ruch teraz jest fajny. Oj, bardzo fajny. Więc go wykorzystam i szybko zagram. Uuu, nie wykorzystam. Zbijesz mi. Dobrze zagrałeś, kolego. Muszę tak, bo jak on odejdzie gońcem, to sobie odbiję tego. No a tu podstawiłem. Przyznaję się bez bicia. Co tutaj możesz tak? Dobra. Król wędrowniczek. G4 masz. Tak. O! Podałeś mi szansę. Tak, niech będzie.
Tak, żeby zawsze mieć odejście. Ale on ewidentnie chce remis, mało czasu. A wezmę to, sprowokuję go do tego. O, teraz mam taki ruch. O, i teraz już można próbować. Tutaj król musi być bardzo aktywny. Co ty zrobiłeś? Co on zrobił? Słuchajcie, nie mam pojęcia. Ale takie ruchy są miłe. Mamy to! 2661, moi drodzy. Dzisiaj piękny, mocny odcinek. Dziękuję bardzo. Trochę krócej niż zwykle, ale nie chcę was też zamęczać. I do zobaczenia następnym razem. Cześć.